Cześć guys, witam was w nowym filmie. O matko, ja dopiero wstałam i witam was z mojego magazynu, bo mój pokój, który pełni funkcję gabinetu do nauki dla pacjentów, zamienił się chwilowo w magazyn po prostu i suszarnię na pranie, ale zignorujmy to. W przerwie między nauką a nauką i egzaminem a zaliczeniem okazało się, że w sumie idziemy dzisiaj na wesele. Także stwierdziłam, że zrobię jakieś get ready with me, pomaluję się, uczeszę się. Jutro nie ma poprawień, więc polecę na paznokcie, bo już odrost jest wszechpotężny, więc lecimy z tym dniem. Się z wami z powrotem, jeszcze w tej mniej odświętnej wersji. Właśnie umyłam włosy, jeszcze są mokre i raczej będę je suszyć, bo jak ich nie wysuszę, to nie wiem, czy je w ogóle rozczeszę sama. Ale przyszłam z takim tipem, bo w sumie ja nim, nie wiem, czy to było przed ślubem, czy jeszcze przed sesją zdjęciową, do której byłam czesana u fryzjera, tak wiecie, na mur beton, żeby to się trzymało długo i nieważne co będę robić, dostałam parę tipów, jak w ogóle myć głowę przed czesaniem na jakąś tam imprezę, żeby to się trzymało. I zgaduję, że Ameryki nie odkryłam, pewnie wiele z was o tym wie, ale ja na przykład o tym nie wiedziałam, więc powiem, bo może ktoś o tym nie wiedział, że jakby girls, jeżeli chcecie, żeby wasza fryzura trzymała się całą noc i macie wrażenie, że wasze włosy zawsze nie trzymają loków, szybko się jakby burzy, ta fryzura zjeżdża i tak dalej, albo jest oklapnięta, no to jest jedno rozwiązanie, które zmienia naprawdę dużo. I chodzi tutaj o pielęgnację przed właśnie czesaniem. Ja dzisiaj może i popełniam trochę błąd, ale wiecie, ja idę jako gość i sama się czeszę, więc w sumie don't care, nie musiałam w ogóle tego robić, ale teoretycznie powinnam najlepiej umyć głowę przed, jakby dzień przed imprezą, żeby na pewno w 100% skóra głowy była sucha i włosy były suche. I z tego co pamiętam, należy je w 100% wysuszyć suszarką, nie zostawiać ich do takiego, wiecie, samoistnego wyschnięcia. I to jest pierwszy tip. A drugi jest taki, że powinniście ograniczyć użycie odżywek, olejków, sprayów, jakichś wykładających, jedwabiów, co tam jeszcze jest, do minimum, czyli myjecie głowę dwa razy szamponem i albo nie dajecie w ogóle odżywki, albo dajecie jedynie, nie wiem, na końce. No u mnie teoretycznie końce to jest tyle, ale daję trochę mniej. Dzisiaj nałożyłam akurat maskę, ale ją do sobie tylko rozczesałam i spłukałam od razu, więc nawet minuty chyba nie była na moich włosach. Więc tak, nie dajemy żadnych rzeczy takich, wiecie, wygładzających, nawilżających, które będą sprawiały wrażenie śliskich włosów i tak dalej. Ewentualnie wiem, że można dać odrobinę olejku tu, dosłownie tu, że jeżeli macie zniszczone końce, nie chcecie, żeby było to widać, no to proszę bardzo, ale tak, nie używamy żadnych takich kosmetyków typu odżywki, olejki i tak dalej, porządnie myjemy głowę i porządnie suszymy głowę. A jeżeli nie macie czasu zrobić tego dzień wcześniej i musicie zrobić to w dzień imprezy, to tak minimum 3 godziny przed imprezą, jakby muszą być te 3 godziny i musicie je wysuszyć do zera, po prostu 100% suchości włosów suszarką. I wtedy zobaczycie różnicę, że te loki, czy cokolwiek będziecie robić, będzie się lepiej trzymać, bo włos nie będzie śliski, nie będzie obciążony, nie będzie oblepiony żadnym innym produktem. Więc sięgniecie sobie lakierem i nara, lecicie na wiksę. Ja po prostu mam wrażenie, że moje fale Hollywood, jeżeli bym nie umyła głowy do teraz, a jest styczeń, a miałam ślub we wrześniu, to te loki chyba by się dalej trzymały, jakby naprawdę, mur beton. Wrzucę wam tu zdjęcie i tej ślubnej fryzury, i fryzury z tej sesji zdjęciowej, żebyście zobaczyli. Ja na tej sesji macham włosami po prostu jak jakaś wariatka. Wszystko robiłam z tymi włosami, wyglądałam jak Magda Gessler, ale było mega. Także jeżeli chcecie, żeby włosy się trzymały, to polecam właśnie odrzucenie jakichkolwiek odżywek i tak dalej przed samą imprezą. Polecam Maja Zatylny. Teraz idę się suszyć i chyba jeszcze nie będę się malować, bo w sumie trochę wcześniej, moja twarz się szybko robi tłusta, więc pewnie się wysuszę,
i jeszcze dam sobie trochę czasu, może tak 2 godziny przed imprezą, przed wyjściem, bo najpierw się będę malować, potem będę robić włosy, bo jak ja je zrobię, to już ich nie zepnę, bo się zniszczą, więc wiecie, po prostu to musi być strategiczne. Także widzimy się później. Dobra, zrobiłam, co miałam zrobić, włosy, jak widać, wysuszone i zabieramy się za make-up. I generalnie nie chcę robić takiego bardzo glam, wiecie, mocnego make-upu. Nie mam sztucznych rzęs ani nic, bo mam prostą sukienkę i chciałam być tak bardziej classy, wiecie, prostota. Ready. Jestem zadowolona z efektu, trochę się wkurzałam przy kreskach, bo ta zawsze wychodzi mi krzywo, ale uratowałam sytuację i bierzemy się za włosy. Została mi godzina, półtora do wyjścia, więc myślę, że dam radę. A moja sukienka już na mnie czeka. Jest to czarna sukienka, znoszę sztukę, bardzo długa, bardzo dopasowana i bardzo piękna. Moja ulubiona od kiedy ją mam, czyli od Wigilii w sumie, to nie wiem, kiedy kolejną tak ulubioną sukienkę będę miała w swojej szafie, chyba że kolejną znoszę sztukę jakąś letnią. Mam niedzielę, jest po weselu. Nie wiem, jak to się w ogóle stało, że nie nagrałam nawet swojego fitu, ale never mind, jakby wesele było bardzo fajne. Potańczyłam i poskakałam i w ogóle jakbym wcale dopiero nie mówiła, że nie mogę, wiecie, nic takiego robić, bo nie wiem, co z tym kolanem. No ale na weselu to się nie liczy chyba, nie? Ogólnie mega się nie wyspałam. Źle spałam, się budziłam co 5 minut i nie było fajnie.
I na 13 mamy dzisiaj paznokcie, a po paznokciach musimy się chociaż spróbować trochę pouczyć na zaliczenie na jutro, także zobaczymy. Nie wiem, po prostu nie wiem. Aha, i w ogóle spadł śnieg. Odsłoniłam teraz roletę i jest biało i nie podoba mi się to. Ja już mam dość, ja już chcę wiosnę.